Drodzy zgromadzeni, zanim otworzę Słowo Boże, chciałbym jeszcze zmówić słowa modlitwy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jesteśmy zgromadzeni tutaj, aby Twoje Słowo rozważać, aby również zastanawiać się nad tym, w jaki sposób możemy go zastosować. Dziękujemy Ci jeszcze raz za ten przywilej, że możemy spotkać się w domu modlitwy, bo jeszcze wiele tygodni temu było to niemożliwe. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Na przełomie XIX i XX wieku żyła pewna bardzo wierząca chrześcijanka, która nazywała się Frances Jane Crosby. Nazwisko czyta się, pisze się od litery C, czyli Crosby. Urodziła się ślepa. Nigdy w swoim życiu nie widziała koloru kwiatów. Nie znała z widzenia tego, co ją otaczało, ale to nie przeszkodziło jej, że Pan Bóg wyposażył ją w szczególny talent. Mianowicie była poetką, ale swoje poezje, swoje pisanie wierszem nie przeznaczała na tworzenie jakichś utworów często niezrozumianych dla zwykłego czytelnika. Ale jej pasją było pisanie tekstów do pieśni chrześcijańskich. Frances, zwana Fanny, napisała w swoim życiu około 8000 pieśni. 3 pieśni z jej dorobku jest w naszym śpiewniku. I na końcu naszego nabożeństwa jedną z nich zaśpiewamy. Kiedyś ktoś zadał jej pytanie: siostro, jak ty rozpoznasz Jezusa, kiedy On przyjdzie? I ona na to pytanie odpowiedziała poetycko, tworząc kolejną pieśń Rozpoznam Go. Treść tej pieśni nie jest w naszym śpiewniku, ale treść tej pieśni przeczytam wam na koniec nabożeństwa, na koniec kazania. Drodzy, gdy otwieramy Ewangelię Jana, 20 rozdział, wiersz 24 po 29, to czytamy tam ciekawą historię. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliście Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie widzę, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi i przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj mi rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział mu Tomasz: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus:
że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Właśnie Tomasz uznał, że rozpozna swojego mistrza po konkretnych śladach. Śladach, które powinny pozostać po ukrzyżowaniu. Na rękach oraz na jego boku. Bo ręce były przebite na krzyżu, a bok jego był przebity przez żołnierza, który włócznią go ugodził, aby sprawdzić, czy jeszcze ten skazaniec żyje. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, to jest kolejny tekst biblijny, który jest mottem do mojego kazania. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Pan przyjdzie jako złodziej. I problem leży w tym, że Tomasz chciał rozpoznać Jezusa po śladach, po konkretnych odznakach. Natomiast przyjście Chrystusa jest podane, że dzień Pański przyjdzie, ale jak złodziej w nocy. No i problem jest w tym. Złodziej przychodzi niezapowiedziany. Ale myślę, że Jezus zrobił coś więcej. Zapowiedział swoje przyjście, ale nie powiedział kiedy. Czyli tak, jakby złodziej na wsi ogłosił, tak? Albo puścił taką wiadomość. Ja do was przyjdę, tak? Ale nie powiem kiedy. Której nocy to się stanie? Ja wiem, że gdy ktoś by zapowiedział, że rzeczywiście złodzieje albo jacyś rabusie mają przyjść do danej wsi i tam rabować, to ludzie by pilnowali. Proszę mi jednak powiedzieć, czy pilnowaliby tydzień? Na pewno. Pilnowaliby miesiąc? Może. A potem jak już by więcej czasu upłynęło, to by mówili, a to tylko blefował, tak? Czyli mówił o czymś, co tak naprawdę nie planował. A może ci rabusie pójdą do innej wioski, a może gdzieś indziej, na pewno dzień do naszej. I przestaliby pilnować. Rozpoznać. Co jest problemem do rozpoznania rychłości przyjścia Pana Jezusa? I tutaj sięgłem do książki Wydarzenia Czasów Końca, która jest jakby wypełnia treść mojego dalszego kazania. Bardzo interesujące cytaty i myśli tam znalazłem, z którymi chcę się z wami podzielić. Pierwsza rzecz to jest nierozpoznanie znaków czasu na ziemi. Ellen White powiedziała, że przewrotność, okrucieństwo, morderstwo, rabunki i katastrofy drogowe będą powszechne.
nieszczęścia. Nawet podaje taką myśl, że tysiące statków będzie pogrążało się w głębinach mórz. Ludzie będą ginąć milionami. Trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie i zarazy będą, dodam na dokładkę. Otóż to są rzeczy, którymi wierzący się spotykają, ale im więcej tego jest, przychodzą, odchodzą i się wierzący do tego przyzwyczajają. Tak było, jest i będzie. Dla wierzących jest kolejna rzecz, która sprawia, że mają problem z rozpoznaniem przyjścia Chrystusa. To są fałszywi prorocy. Wiecie, niedawno był taki fałszywy prorok, który ogłaszał, że w kwietniu chyba zeszłego roku miał się rozpocząć czas ucisku. I jest takie fałszywe proroctwo, które również mówi, że jeżeli w tym roku Trump ogłosi prawo niedzielne w Stanach Zjednoczonych, to historia naszej ziemi zakończy się w ciągu 7 lat. 3,5 lat wielkiego głoszenia na całym świecie i 3,5 roku na dokonanie ucisku i wylanie plag i tak dalej, no i przyjścia Chrystusa. Wiecie, ludzie, którzy się tym zajmują, mają taką gorliwość, że jak się ich słucha, to aż podziw bierze, że mają taką gorliwość. I potem, gdy to się nie stanie, zaczynamy wątpić w kolejne rzeczy, które są podawane. I nasze rozpoznanie czasu zaczyna mieć problemy. Kolejną rzecz jest to, co Ellen White nazywa obszarstwem i niewstrzemięźliwością, gdzie są ludzie, którym jedynym celem w życiu jest jedzenie, picie i ubieranie się. To jest jedyny cel, dla którego pracują. Reszta jest drugorzędna, a to jest na pierwszorzędne. Sami wiecie, ile celebryci, tak, czyli ludzie, którzy chcą być popularni w świecie, robią w tym kierunku, aby swoim nawet ubiorem zadziwić świat, żeby dziennikarze o nich pisali. Drodzy, ale to jest problem, który może dotknąć również wierzących, którzy znają proroctwo. Ludzie z upodobaniem piją trujący napój. Nie będę podawał, jakie to są trujące napoje, bo Ellen White w tej książce mówi, ale to poszukajcie u siebie w domu. Jak macie tę książkę, to poszukajcie. To tak jest na początku książki. Wierzący mają również z tym problem, co zdolność rozpoznania właśnie pomniejsza, hamuje. Dalej, kolejna rzecz, przed którym Ellen White ostrzega, jest to próby działania niezależnego w Kościele. Czyli różne pomysły, które mają ludzie,
organizują się wokół jakiejś idei, która jest może sama w sobie dobra, ale często przez swoją niezależność od głównego planu Kościoła zmniejszają chęć wyznawców do wspierania jakiegoś głównego planu, pewnych priorytetów. Można podziwiać tych ludzi, którzy podejmują się pewnych projektów charytatywnych, zwłaszcza w dalekich krajach, co sprawia, że wspieranie tych projektów staje się interesujące nie tylko ze względu na część charytatywną, ale również dla część turystyczną. Nie muszę chyba podawać przykładów, bo chyba takie reklamy różne dotarły do was. To są niezależne działania. Często są ludzie, którzy organizują się w celu jakiejś niezależnej kampanii ewangelizacyjnej, często nieuzgodnionej z Kościołem, wydawania książek, które nie są uzgodnione i próba ich rozpowszechniania najpierw pośród wyznawców. No bo najlepiej jest pośród swoich współbraci je rozpowszechniać, no bo wyjść do świata i żeby coś zrobić, no to trzeba trochę więcej wysiłku i trochę planu i umiejętności. Ellen White powiedziała tak: jestem szczęśliwa, gdy uświadamiam sobie, że Bóg poprowadzi swój lud aż do końca. Ellen White nie wierzyła w tego rodzaju różne pomysły, ale wierzyła w to, że Kościół będzie działał w sposób zorganizowany. A później przeczytam wam pewien przykład, cytat jeszcze w tej sprawie. I dlatego też w miarę zbliżania się ostatniego kryzysu powinniśmy być bardziej systematyczni w działaniu. To jest cytat. No to dlaczego mamy być systematyczni? No właśnie dlatego, że jest coś takiego, że jak coś ważnego mamy w domu, to robimy co? Pierwsze czy ostatnie? Pierwsze, tak? A potem jak nam czas starczy, to zabieramy się za to drugie i trzecie. Proszę nam powiedzieć, czy w dziele ewangelizacyjnym nie mogą być jakieś rzeczy bardzo ważne, ważne i mniej ważne? No, wszystkiego nie da się naraz robić. W związku z tym nasze działanie powinno być systematyczne, czyli uporządkowane według jakiegoś planu. Chcę powiedzieć, że często są takie próby nowatorskie, eksperymentalne. Nie mam nic przeciwko pewnym urozmaiceniom nabożeństw, ale mam przeciwko eksperymentowaniu w tym względzie bez zgody większości zboru, który ma w takim nabożeństwie uczestniczyć. Bo to nie jest działanie systematyczne. Bóg jest Bogiem porządku. I my też mamy swój porządek, swoje przepisy i prawa. I ład może być zachowany, gdy te prawa są przestrzegane.
I dam taki przykład prosty, żeby to zrozumieć. My uznajemy, że to, co się Panu należy, dziesiąta część, ma być przekazana do spichlerza pańskiego. Ale są ludzie, którzy uważają, że oni lepiej wiedzą, gdzie ją przeznaczą. A to na jakąś fundację, prawda, która nawet dobre rzeczy robi. I albo może przekażą je na jakiś projekt, które kolejna organizacja, której nazwy nie wymienię, to też tam przekaże. Albo może jeszcze przekaże moje ten za granicę. Tam gdzieś, bo tam widzę, że dobry projekt jest. Kiedyś taki reklamowany był projekt, na szczęście nie wziął zasięgu ogólnopolskiego, żeby finansować Biblię do Etiopii. Sam projekt jest może dobry, Pismo Święte jest podstawą, ale nasza misja jest gdzie? W naszym kraju przede wszystkim, a nie w Etiopii. My jesteśmy odpowiedzialni za to pole, a nie mieszkańcy Etiopii albo Stanów Zjednoczonych. A teraz, co robić, aby naszą zdolność rozpoznawania czasu, a także rozpoznawania Pana Jezusa w działaniu. Co robić? Modlić się i działać. Lewajt powiedziała, kto nie robi nic, tylko się modli, wkrótce przestanie się i modlić. To jest wielkie ostrzeżenie. Mamy w tej chwili, jesteśmy w trakcie studni modlitw. Jakież to jest błogosławione ten program. On nas mobilizuje do tego, aby nie modlić się tylko raz na tydzień, ale aby codziennie temu czas poświęcić. Dla mnie jest to ogromnie wielkie błogosławieństwo, że my w Podkowie Leśnej, w małej grupie, ale codziennie znajdziemy czas, żeby przestudiować, co jest w tym programie i się modlić. Jak jestem w podróży i nie mogę z tego skorzystać, to ostatnio mi tego było, strasznie brakowało. Bo jest to coś, co nas wzmacnia. Dalej, studiowanie Pisma Świętego. Jak można studiować systematycznie Pisma Świętego, jak ma nie mieć nawet kontaktu z naszymi lekcjami szkoły sobotniej, które do tego są przeznaczone? Niektórzy mówią, a mam w komórce. Bardzo dobrze. Pytanie jest, czy z tej komórki korzystam? Są jeszcze inne miejsca, które można studiować. Można również pocieszać się i szukać natchnienia z dzieł Ellen White. Ellen White radzi, abyśmy się uczyli tekstów na pamięć. Ja teraz widzę, że moja pamięć jest słabo wykształcona, bo nie znam tyle tekstów biblijnych na pamięć, ile chciałbym znać. A już moja pamięć nie działa tak dobrze. Z tym zapominaniem to jest po prostu uciążliwe dla mnie. Zapominam nazwiska ludzi, widzę człowieka, imienia też zapomnę. Kolejna rzecz. Uczcie się uzasadnienia tego, w co wierzycie. Właśnie studium w szkole sobotniej, ewentualnie dodatkowe studium nam pomaga uczyć się w tego, w co wierzymy.
Bo gdy przychodzi co do rzeczy, gdy ktoś nas zapyta, byśmy mogli mu wyjaśnić. Tak prosto, jak potrafimy. Dalej, sumienne przestrzeganie sabatu. To niestety jest też słabością, a to nas wyziębia. To nam daje problem w naszym duchowym życiu i przygotowaniu się na przyjście Pana Jezusa. Wierność w dziesięcinie i darach. I jak się zastanawiam, ile osób korzystało teraz w okresie tego zamknięcia domu w modlitwy z tego, aby do koperty wkładać co sabat pieniądze, które mieliby złożyć, gdyby byli na nabożeństwie. Oczywiście są tacy, którzy może wykorzystali możliwość przelewu na konto bankowe i wtedy mogli jedno i drugie wpłacić. Ale my zdajemy sobie sprawę, łącznie z diecezjami, że wpływy będą mniejsze. Rzeczywistość będzie gorsza, niż nam się nawet wydaje. Ale nie będę szczegółów mówił. Dalej, Ellen White mówi o tym, abyśmy interesowali się sprawami zdrowia, najpierw swojego, a potem czyjegoś. Bowiem ona powiedziała, że gdy nie będzie już żadnych możliwości innych na ewangelizację, będzie jeszcze funkcjonować medyczna praca misyjna. Bo chorych nie braknie do końca świata. I człowiek, który będzie potrafił temu choremu dać dobrą radę odnośnie co ma zrobić, zwłaszcza wtedy, gdy nawet będzie problem udania się do lekarza. A wiecie, że już taki czas był? Że jest problem. W związku z tym ta umiejętność może być bardzo pomocna, a przy okazji możemy głosić Boże Słowo. Zalecała, aby nie łączyć się z innymi ludźmi, chyba że łączenie się z nimi pozwalają nasze zasady. Jeżeli nasze łączenie się z ludźmi w jakimś biznesie powoduje, że nasze zasady są naruszane, to niestety nas odciąga od prawidłowego przygotowania się na Jego przyjście. Rekreacja, z jakiej powinniśmy korzystać, to jest taka, która nie rozprasza umysłu i nie upadla duszy. To jest taki cytat. A muzykę, którą powinniśmy słuchać, to taka, która nas wzbogaca, która nas uspokaja, która nas mobilizuje i wzbogaca. Ale nie taka, która ma na celu żerować na niskich instynktach. To już jest mój komentarz. No i teraz ostatni problem, który chciałbym przedstawić, to jest problem, który mi spotkała się również Ellen White. Ellen White wierzyła, że nawet za jej życia przyjdzie Jezus. Są na to cytaty. Ale Pan Jezus nie przyszedł. Ale ciekawą jest rzeczą, ludzie mówili, skoro Pan Jezus ma tak przyjść, sytuacja w Stanach Zjednoczonych wcale nie była dobra i często te zdarzenia, o których przed chwilą była mowa, działy się również i w tamtych czasach. Ellen White dożyła
wybuchu I wojny światowej w 1914 i wieści, które płynęły z Europy, na pewno były przerażające dla mieszkańców Ameryki. Dlatego, że już wtedy korespondenci wojenni pracowali, aby dostarczać najciekawsze informacje, bo gazety w tamtych czasach żywiły się właśnie z różnymi takimi sensacyjnymi i mrożącymi krew w żyłach informacjami. I wyznawcy mówili, po co to w ogóle cokolwiek rozwijać? Czy budować domy modlitwy? Rozwijać instytucje? Przecież Pan Jezus za chwilę przyjdzie. Ja też się niekiedy zastanawiałem nad tym. Też niekiedy miałem wątpliwości. Spotykałem się z osobami, które podobnie takie wątpliwości miały. Drodzy, wasz zbór podjął się w latach 80. podjął się budowy tego domu modlitwy, prawda? I wtedy byli ludzie, którzy wątpili w to, czy to ma sens. Pan Jezus przyjdzie, ile z tego skorzystamy. Budowa tego domu trochę trwała, no ale został zbudowany i do dzisiejszego dnia nam służy. Czy byłby w stanie ten zbór jeszcze zbierać się z tej starej, drewnianej kaplicy, która tu stała? Ona była architektonicznie dostosowana do okolicy górskiej, ale technicznie była już niewystarczająca. Dlatego też Ellen White napisała dosłownie taki cytat. Perspektywa przyjścia Chrystusa powinna skłaniać nas do podejmowania wysiłków, by budować instytucje, domy modlitwy, zakładać szkoły, sanatoria i wydawnictwa. Zaskakujący. Zaskakujący tytuł. No ktoś by powiedział, to był dobry w XIX wieku, bo Ellen White natchnienia Bożego wiedziała, że to jeszcze będzie XX wiek i XXI. Nie mamy żadnego dowodu na to, że Pan Bóg jej objawił, że dzieło Boże na tej ziemi będzie realizowane tak długo. Nie mamy na to dowodu. I ja myślę, że Pan Bóg jej tego nie objawił. I przez to też nie musiał jej, gdyby jej objawił, musiałby jej zakazać, żeby tego nie ogłaszała. Wręcz odwrotnie, Ellen White zawsze pisała, bądźcie wciąż gotowi, ale działajcie. Dzieło Boże jest wielkie, misja jest wielka na tym świecie, pole jeszcze jest wielkie do wykonania. I podała takie zdanie. Gdy Bóg nakaże zaprzestać to czynić. Gdy Bóg nakaże zaprzestać to uczynić. Czyli co? Budować domy modlitwy, rozwijać instytucje, rozwijać działalność różnego rodzaju. Ale w jakimś czasie Bóg nakaże zaprzestać to czynić. To On sam dokończy już wtedy to dzieło. To jest dla mnie takie odkrywcze zdanie. Nawet kiedyś żeśmy na spotkaniach modlitewnych tam w Podkowie studiowali książkę Wydarzenia Czasów Końca, ale nie utkwiło mi to w ogóle w pamięci, że tam jest taki cytat ciekawy. I czuję się dabowo zmobilizowany, że trzeba działać. Jeżeli jest dobry plan, uzgodniony przez większość, która chce na to poświęcić środki, to trzeba działać, bo pole jest wielkie. A z tego działania
Pan tej misji, Pan Kościoła nas w pewnym momencie zwolni. I przyjdą takie okoliczności, którym na pewno będziemy wiedzieć, że już dosyć na tym. Że teraz już będzie tylko czas ucisku i przygotowanie się na plagi i przyjście Pana Jezusa. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 42. Wiersz 42 i 44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Drodzy, te zdania mają podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie historyczne, że nie wiecie, kiedy będzie powtórne przyjście Chrystusa. I nikt nie upoważnił kogokolwiek do wyznaczania daty tego przyjścia, czy to w sposób wprost, czy w sposób domyślny. Rozumiecie, można tak opisać, tak to przywiązać do jakiegoś wydarzenia na tym świecie, że prawda, studiujący Słowo Boże i zdający proroctwa o ostatnich wydarzeniach, no sobie to mniej więcej wyliczy. Pan Bóg czegoś takiego nie chce, abyśmy... My mamy działać, my mamy żyć i być gotowym. I to jest to drugie znaczenie. Na przyjście, które jest w momencie, gdy po raz ostatni stracimy świadomość. Nie, gdy lekarz stwierdzi zgon, tylko po raz ostatni stracimy świadomość. A to może być odcinek czasu między tym ostatnim utratą świadomości a śmiercią, którą stwierdzi lekarz. Może to być dni, tygodnie, a może i miesiące, a może i lata, tak jak było w przypadku brata rybaka. I dlatego też to wszystko, co dzisiaj powiedziałem, jest dla nas wyzwaniem, abyśmy nie dyskutowali tylko nad tym, co się dzieje wokół nas, ale raczej myśleli, co my robimy w tym czasie. Jak my dbamy o to, abyśmy rozpoznali czas i byli gotowi. Aby ten złodziej nie zastał nas śpiącymi. Dlatego też pozwólcie, że na zakończenie przeczytam ten tekst właśnie Fanny Crosby. Kiedy moje życie zostanie zakończone i przekroczę przypływ, kiedy ujrzę jasny i chwalebny poranek, poznam mojego Odkupiciela. Kiedy dotrę na drugą stronę, jego uśmiech będzie pierwszym, który mnie powita. Och, jak będę zachwycona, kiedy popatrzę na Jego błogosławioną twarz i blask Jego życzliwie promieniującego oka. Jak całe moje serce będzie Go wychwalać za miłosierdzie, miłość i łaskę. On przygotował dla mnie dom w niebie. Przez bramy miasta w szacie z nieskazitelnej bieli. Poprowadzi mnie tam, gdzie nigdy nie spadną łzy. W radosnej pieśni wieków połączę się z zachwytem, ale przede wszystkim pragnę spotkać mojego Zbawiciela.
poznam Go, poznam Go. I odkupiona u Jego boku będę stała. Poznam Go, rozpoznam Go przez odcisk gwoździ na Jego rękach.